Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim dość poważnym filmie informacyjnym. Słuchajcie, pamiętacie, w poniedziałek mówiłem, że ten weekend będę chciał skończyć podręczniki broni z Rainbowa. Niestety, pewne plany mi w tym przeszkodzą. A mianowicie sprawy takie prywatne, sprawy osobiste, można to powiedzieć. A mianowicie takie, że będzie ciężko. Będzie ciężko na kanale. Z tego względu, że na pewien okres czasu muszę zrezygnować z nagrywania filmów. Na razie muszę zrezygnować, gdyż pewna sytuacja życiowa mnie do tego zmusiła. Nie chcę tutaj o niej w tej chwili mówić, gdyż to sprawa osobista jest ta sprawa. Jest to sprawa osobista, nie chcę tutaj mówić nie wiadomo jak niestworzonych rzeczy, ale po prostu musicie wiedzieć, że na jakiś czas nie będzie w ogóle gier. Nie będzie podręczników broni, nie będzie przechodzenia gier na najwyższym stopniu trudności. Przez pewien okres czasu naprawdę tego nie będzie, tak więc jeśli będzie się pojawił jakiś film, to proszę nie piszcie mi pod nim pytania pod tytułem: gdzie są podręczniki broni, bo wrzucałeś, ale ich nie ma. Tam wrzucałeś, nie ma ich, co się stało? Dlatego tutaj mówię w tej chwili, że prawdopodobnie na około rok, około rok mówię, nie będą się pojawiały żadne filmy odnośnie nie tyle całego kanału, w ogóle już filmów nie będzie, tylko odnośnie gier. Podręczniki broni i najwyższy stopień trudności prawdopodobnie rok, może dwa, może nawet dłużej tego nie będzie. Już wspominałem wcześniej, pewna sytuacja życiowa, sytuacja osobista zmusiła mnie do tego, zmusiła, aby na jakiś czas zaprzestać to skończyć, gdyż są w tej chwili rzeczy ważniejsze. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Rzeczami ważnym jest ten kanał, ale rzeczą ważniejszą rzeczą jest tak naprawdę zajęcie się sobą, bo ja tak w te filmy wrzucam naprawdę całego siebie. Chcę, żeby te filmy, może nie są one najwyższej jakości, nie są one nie wiadomo jak super, one są jakie są, ale staram się, żeby każdy materiał był, że tak powiem, może nawet nie tyle co wypełniony informacjami, ale po prostu, żeby te filmy były jakoś tak na ręce i nogi, co mam nadzieję mi do tej pory się udawało. Ja przynajmniej ja miałem takie wrażenie, nie wiem jak wy to odbieraliście. Wracając. Rzeczy, które na rok, dwa znikną, to już powiedziałem. Czyli podręczniki broni, najwyższy stopień trudności. Mówię tak, jakieś dwa lata.
prawdopodobnie nie będzie, albo do momentu, kiedy będzie jakiś film informacyjny. Odnośnie update'ów, one też będą się pojawiały, ale to będą takie krótkie materiały, nie takie jak były poprzednio, przez te 4-4,5 miesiąca. Tylko rzeczywiście będę już chciał popracować nad pewnymi rzeczami. I tutaj mówię, że kanał na razie nie kończy działalności. On będzie cały czas. Ja tego kanału nie chcę porzucać, gdyż włożyłem tam po prostu dużą część siebie. To sporo czasu zrobiłem, żeby nagrać to. Przy niektórych materiałach musiałem spędzić kilka dni, żeby jakoś to zrobić. Może po nich nie widać, ale tyle czasu nad niektórymi filmami rzeczywiście spędziłem kilka dni. Słuchajcie, powiem wam, że na kanale będą pojawiać się trzy filmy. Dwa, góra, trzy filmy, ale z różnych playlist. Update'y będą takie. Postaram się, żeby one były treściwe. Jeśli wrócę już do nagrywania gier, to spokojnie będziemy to kontynuować. Tak więc tego nie kończę, tylko muszę się, że tak powiem, totalnie wyresetować. Bo grając i robiąc dla was materiały, już tak pod koniec mi się absolutnie nie miałem siły. Po prostu. A teraz dzięki tej sytuacji mogę się wyzerować, co nie znaczy, że sam filmów o grach nie będę oglądał, tylko samemu nie będę grać, bo wiecie, inaczej jest grać samemu, a inaczej jest oglądać u kogoś czyjeś filmy. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Dlatego mówię tutaj, że dzięki tej sytuacji tak naprawdę można powiedzieć, że się to totalnie wyzeruje. Bo jak przed chwilą powiedziałem, w niektórych materiałach już naprawdę nie miałem siły. Słuchajcie, z tym Rainbowem to jest tak, że fajnie się robi podręczniki broni, ale no, wiecie, ciężko jest zrobić je przechodząc kilkanaście razy ten sam poziom. Dlatego chcę się teraz zrobić restart płyty, odkurzyć płytę, zrobić miejsce, wyczyścić ją. Nie mówię tutaj oczywiście o konsoli, tylko o wewnętrznie. Po prostu chcę spaść do poziomu 0. Jak spadnę rzeczywiście już spadnę do poziomu 0, to wtedy będę już normalnie wracał do nagrywania. A propos nagrywania, będą trzy playlists. Update'y, które mówiłem, będą filmy historyczne i będą recenzje książek. Recenzje książek, które w pewnym momencie gdzieś się zapodziały. Już dawno nie było jakiejś recenzji, poza ostatnią, w której możecie sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o książki, bo grę jako tak już powiedziałem, The Walking Dead, sezon drugi. I czy coś jeszcze? Tak, chciałbym się wam pochwalić jedną rzeczą, a mianowicie kupiłem sobie książkę, którą za jakiś czas wam zaprezentuję. Nie mówię, że teraz, gdyż w tej chwili sami widzicie,
Tu są książki, które bym wam chciał zaprezentować. Niektóre z nich przeczytałem już raz, a niektórych jeszcze w ogóle nie zacząłem, ale tutaj książki są takie, które uważam, że powinny zostać przeczytane jeszcze raz i zaprezentowane. W dodatku u mnie na półce też jest około 30 książek, które bym wam chciał zaprezentować. Ta książka, którą kupiłem, kosztowała mnie 36,90. Tak więc ją na pewno zaprezentuję, tylko jeszcze nie teraz, gdyż to tam mam 30, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, jedna, sześć, siedem, osiem, no, tak, 51, 52 książki, coś koło tego, plus już powoli zbliżam się do końca tej oto książki. Już niedługo znajdzie się to u mnie w recenzji. Może jutro, może jeszcze dzisiaj, nie wiem, ale ta książka zrecenzowana będzie. I to chyba by było tyle, jeśli chodzi o film. O ten film informacyjny. Tak więc mam nadzieję, że wiecie, na czym stoimy. Wiecie, z czego będą pojawiały się filmy i cóż. Gry wrócą, jak już poziom 0 zostanie osiągnięty, będzie taka pustka i wtedy zaczniemy od nowa. Dobra, trzymajcie się i cześć.